Dobry, Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Team Europe. Witamy Państwa na dzisiejszej konferencji poświęconej migracjom, ale zanim zaczniemy, przypominam wszystkim, którzy nas słuchają na Facebooku, że mamy możliwość transmisji w dwóch wersjach językowych, albo polskiej, albo angielskiej, zarówno na profilu Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce, jak i na naszym profilu Centrum Stosunków Międzynarodowych. Także zachęcamy do wybrania właściwej transmisji. A ja już oddaję głos panu dyrektorowi Witoldowi Naturskiemu, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Szanowna Pani Komisarz, Szanowni Państwo, w imieniu przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce witam na webinarium pod tytułem Migracje w Europie. Nowy pakt o azylu i migracji. Jest dziś z nami, Szanowni Państwo, Pani Ylva Johansson, Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych, która przedstawi nowe europejskie podejście do polityki azylowo-migracyjnej. O pakcie natomiast dyskutować będą przedstawicielka UNHCR w Polsce, Pani Christiane Guayer, Pan dr Mariusz Boguszewski, dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych MSWiA, pani dr Małgorzata Pacek z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz ksiądz profesor Janusz Balicki z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nasze spotkanie będzie moderować prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, pani dr Małgorzata Bonikowska. Proszę Państwa, nie muszę przekonywać Państwa widzów, że polityka azylowo-migracyjna Unii Europejskiej jest istotna nie tylko dla samej wspólnoty, ale również dla Polski. W 2015 roku Unia doświadczyła kryzysu migracyjnego, który pamiętamy i który sprowadził w granice wspólnoty, głównie Niemiec, niemal milion ludzi. Europejczycy oczekują dzisiaj od Unii aktywnej postawy w obszarze azylu i migracji, bo według badania Eurostatu 72% obywateli chce, aby administracja unijna zaangażowała się na rzecz wypracowania nowych ram dla polityki azylowo-migracyjnej. Mając w pamięci doświadczenie z lat 2015-2016, Komisja przedstawiła we wrześniu zeszłego roku nowy pakt o azylu i migracji. Ten pakt, mówiąc w skrócie, zakłada po pierwsze przyjęcie zestawu lepszych i skutecznych procedur, po drugie ustanowienie nowej formuły solidarnego wsparcia okazywanego w sytuacji kryzysowej tym państwom członkowskim, które będą się borykać z problemami migracyjnymi w największym stopniu, po trzecie wzmożenie unijnego systemu powrotów, po czwarte przyjęcie planu działań na rzecz integracji i włączenia, oraz po piąte wdrożenie nowych przepisów zarządzających azylem i migracją, zastępujących rozporządzenie dublińskie. Szanowna Pani Komisarz, Szanowni Państwo, dziękuję Państwu wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w dzisiejszej debacie i przekazuję już teraz głos naszej moderatorce, Pani Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dr Małgorzacie Bonikowskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ponieważ czas pani komisarz i nas wszystkich jest cenny, od razu przejdźmy w takim razie do wystąpienia. Madam Commissioner, the screen is yours. Please unmute yourself. Yes. Bardzo proszę włączyć mikrofon. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Postaram się wyjaśnić propozycję, wyjaśnić, co dokładnie proponujemy. Chciałabym zacząć od kilku faktów i statystyk. Ludzie zawsze się przemieszczali, migracja zawsze istniała i zawsze istnieć będzie. Migracja jest zjawiskiem całkowicie normalnym. A więc przyjrzyjmy się tego, jak ta norma wygląda w Europie. Mamy około 3 milionów ludzi, którzy legalnie przyjeżdżają do Unii Europejskiej, uzyskują co roku prawo pobytu. Większość przybywa, dlatego że zakochują się w obywatelu europejskim, zakładają rodzinę. Ponad milion trafia do nas ze względu na pracę, wielu także do Polski, wielu przybywa w celach naukowych, część korzystając z ochrony międzynarodowej. Około miliona, 1,5 miliona osób rocznie opuszcza Europę z tych samych powodów zazwyczaj, czyli ktoś się zakochał gdzieś poza Unią Europejską, czy z innych powodów rodzinnych, związanych z pracą, studiami, badaniami naukowymi. A więc to się dzieje, to trwa i to działa. To oznacza, że
przybywa nam rocznie około 2 milionów ludzi. Zazwyczaj tak to wygląda i tego potrzebujemy, bo jesteśmy generalnie społeczeństwem starzejącym się. Wielu z tych przybywających staje się obywatelami Unii Europejskiej. Około 600-700 tysięcy osób co roku dostaje unijne obywatelstwo, a więc staje się częścią naszego społeczeństwa. W roku 2015 doszło do napływu 2 milionów osób ponad normę. To byli uchodźcy. To była ta niespodzianka. Teraz te liczby zdecydowanie spadły. W 2019 roku było to 140 tysięcy takich nietypowych przyjazdów. W ubiegłym roku prawie ta sama liczba mimo pandemii, natomiast znacznie mniej osób poszukujących azylu przy samolotami w ubiegłym roku ta liczba była mniejsza niż zazwyczaj. Do czego odnosimy się w naszej propozycji? Nie mówimy tutaj o tej części migracji, która już działa, która się sprawdza. Odnosimy się raczej do tych obszarów, które nie są na dzień dzisiejszy dobrze uregulowane, a to są cztery przede wszystkim obszary, do których się odnosimy. Po pierwsze, te wszystkie przybycia, których się zazwyczaj nie spodziewamy, czyli musimy zapobiegać temu, żeby ludzie podejmowali niebezpieczną podróż, bo ponad 800 osób straciło życie już w tym roku na Morzu Śródziemnym, czy w regionie Morza Śródziemnego, czy na szlaku atlantyckim, a więc ludzie ryzykują życie po to, żeby się w sposób nielegalny dostać do Unii Europejskiej. Temu musimy zapobiegać, szukać jakichś prawnych sposobów. Musimy też walczyć z przemytnikami, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze na tych właśnie nieregularnych, nielegalnych próbach wejścia do Unii Europejskiej. Staramy się też ocenić, kim są ci ludzie. 1/3 to są uchodźcy, zdecydowana większość to nie są uchodźcy i tym osobom nie możemy pozwolić na to, żeby pozostali w Unii Europejskiej. Oni będą wracali do kraju pochodzenia i dlatego też musimy zapobiegać nielegalnym przekroczeniom naszych granic. Musimy też lepiej chronić poszczególne jednostki, chronić możliwość aplikowania o azyl i musimy zrobić wszystko, żeby te procedury azylowe przebiegały sprawnie, szybko. Musimy chronić osoby szczególnie narażone, takie jak dzieci, a w szczególności dzieci, którym nie towarzyszą dorośli, bo co roku zdarzają się takie sytuacje, kiedy dzieci gdzieś znikają. Prawdopodobnie stają się ofiarami handlu ludźmi i dlatego to jest ten obszar, gdzie musimy lepiej chronić jednostki dzięki lepszym uregulowaniom prawnym, w szczególności tym skupiającym się na dzieciach i to jest część naszej propozycji. Po trzecie, musimy też zająć się kwestiami powrotowymi, operacjami powrotowymi. Zazwyczaj w zwykłym takim roku około 500 000 osób otrzymuje decyzję powrotową w Unii Europejskiej. To są osoby, które nie mają prawa do pozostania w Unii Europejskiej, muszą powrócić do swojego kraju pochodzenia. 1/3 z nich tylko tak naprawdę do kraju pochodzenia wraca. I to jest bardzo ważne z wielu powodów. Wydaje mi się, że ważne jest dla obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą przyjąć ludzi, którzy takiej ochrony międzynarodowej potrzebują. Chcą przyjąć tych, którzy chcą pracować i rozwijać naszą gospodarkę, ale musimy tutaj rozróżnić pomiędzy tymi, którzy mają prawo zostać i których należy przywitać z otwartymi ramionami i tymi, którzy takiego prawa nie mają i którzy muszą powrócić do swojego kraju pochodzenia. To jest obszar, w którym wiem, że możemy radzić sobie znacznie lepiej, zarówno jeśli chodzi o procesy wewnętrzne w każdym kraju członkowskim, ale też jeśli chodzi o relacje z krajami trzecimi. I ostatni punkt, do którego się odnosimy w naszej propozycji, to solidarność, mechanizm solidarnościowy. Wszystkie państwa członkowskie powinny być gotowe do radzenia sobie z problemem migracyjnym, czy właściwie z migracjami na ich zwykłym poziomie. Natomiast w związku z takimi czynnikami geograficznymi, ale też z różnymi rzeczami, które mogą się zdarzyć poza Unią Europejską, państwo członkowskie może się znaleźć w sytuacji, gdy jednocześnie przybywa do niego bardzo wiele osób. Takie państwo znajduje się pod presją. Dlatego potrzebny jest mechanizm solidarnościowy, który będzie wspierał taki kraj członkowski w trudnej sytuacji. Więc proponujemy obowiązkowy mechanizm solidarnościowy, a więc w zależności od rozmiaru i siły danego państwa powinno takie państwo kontrybuować do tego mechanizmu. Chodzi nam nie tylko o relokację
osób, to nie jest jedyna część tej solidarności, to może być też budowanie potencjału czy pomoc w operacjach powrotowych. I wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę to, że większość tych osób, które nielegalnie przybywają do Unii Europejskiej, to nie są uchodźcy, a więc no, to nie jest tylko kwestia relokacyjna, to nie jest jedyne rozwiązanie, z tych sposobów na okazanie solidarności jest więcej. To są główne części tego, do czego chcemy się odnieść w ramach naszego paktu. I teraz jak to osiągnąć? Ważnym aspektem jest wymiar zewnętrzny, pozaunijny, bo nie damy sobie rady z migracjami, działając wyłącznie wewnętrznie w Unii Europejskiej. Musimy działać z państwami trzecimi, wspólnie, w partnerstwie. Dlatego musimy wyciągnąć rękę do tych państw, z którymi mamy dobrą współpracę. Musimy pomagać im też radzić sobie z problemem migracyjnym, pomagać chronić granice, zabezpieczać granice, współpracować we wspólnej walce z grupami przemytniczymi. Musimy tworzyć drogi prawne, które ułatwią sytuację dla uchodźców, tych, którzy przyjeżdżają do pracy. Musimy się też odnieść do przyczyn migracji, w szczególności dziś, w czasie powrotu do sytuacji rozwoju po pandemii. To jest bardzo ważna część. Musimy też mieć pewność tego, że państwa trzecie będą przyjmowały swoich obywateli w ramach operacji powrotowych, a więc ten wymiar zewnętrzny jest bardzo ważny. Ważne jest też to, co się stanie w momencie, gdy ktoś przekracza nielegalnie granicę Unii. No, chcemy, żeby tych osób było jak najmniej, no ale co się stanie, jeśli już do takiego przekroczenia granicy dojdzie? Wtedy musi się odbyć natychmiastowe prześwietlenie, screening, tak żeby odpowiednio taką osobę zarejestrować, rozpocząć odpowiedni proces, żeby ocenić, czy jest to osoba jakoś zagrożona, który kraj członkowski powinien być odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury azylowej w przypadku takiej osoby. Także nowy mechanizm, który proponujemy, odnosi się do procedur na przejściach granicznych, na granicach, a więc osoby, które pochodzą z krajów, gdzie no, to nie są osoby zagrożone, nie są nieletnimi. Powinny być osoby, które przechodzą przez odpowiednie procedury graniczne. Dlaczego? Bo nie chodzi o to, żeby zostawiać ludzi w zawieszeniu, którzy nie wiedzą, na jaką decyzję dostaną. Chcemy, żeby ta decyzja była szybka. Jeśli ona będzie negatywna, to powinna jej towarzyszyć decyzja powrotowa. Wiemy, że znacznie łatwiej przeprowadzić operację powrotową, jeśli zostanie ona zrealizowana szybko. Jeśli ktoś przez całe lata mieszka w danym państwie członkowskim, znacznie trudniej taką operację przeprowadzić. Ktoś się zakocha, ktoś założy rodzinę, ma dzieci i tak dalej, trudniej te operacje powrotowe prowadzić. Dlatego potrzebujemy procesu screeningowego i potrzebujemy dobrze określonych procedur granicznych. Skupiam się na operacjach powrotowych tutaj, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby też rozbić jakby biznes model przemytników, bo przemytnicy, którzy wymuszają duże kwoty na zdesperowanych ludziach, którzy chcą się dostać do Unii Europejskiej, twierdzą, że w momencie, gdy uda się komuś dotrzeć do brzegów Unii Europejskiej, to może zostać. No ale to nie jest prawda. Oczywiście są tacy, którzy będą mogli zostać i są tacy, którzy nie będą mogli zostać. Trzeba też podkreślić, że nawet jeśli nie wszyscy mogą zostać w Unii Europejskiej, to wszyscy są ludźmi, mają swoją godność i mają swoje prawa. Wszyscy w związku z tym muszą być traktowani z poszanowaniem tej godności i posiadanych praw. Nasza propozycja to kompromis. Gdy przygotowywaliśmy ten dokument, byliśmy w dialogu ze wszystkimi państwami członkowskimi. Ja sama ten dialog prowadziłam z partiami w Parlamencie Europejskim, z wieloma różnymi interesariuszami. Wszyscy państwo wiedzą, że potrzeby są różne, sytuacje są różne i są różne poglądy dotyczące problemu migracyjnego. Powinnam tutaj zaznaczyć, że wydaje mi się, że chyba większość reakcji na moją propozycję, no, to były takie reakcje, które mówiły, że to jest dobrze zrównoważona, wyważona propozycja. No może nikt nie bije brawa, nikt nie jest w 100% za, ale wszyscy chyba rozumieją, że jest to rozsądny kompromis, wyważony kompromis, który może pomóc nam iść naprzód, wspólnie ręka w rękę. I wydaje mi się, że na koniec chciałabym powiedzieć, że rzeczą najważniejszą jest to, żebyśmy pokazali, że Unia Europejska jest w stanie
wspólnie poradzić sobie z problemem migracyjnym i że jesteśmy w stanie przyjąć niezbędne kompromisy, które na to pozwolą. Chyba o to proszą nas obywatele, o to, żebyśmy sobie z tym poradzili, bo wszyscy rozumieją, że poszczególne państwa członkowskie same nie dadzą rady. Musimy działać razem i musimy zrobić to w taki sposób, który będzie do przyjęcia. Wydaje mi się, że zadanie przed nami w tym momencie nie polega na tym, żeby znaleźć idealne rozwiązanie, tylko dobre rozwiązanie, rozwiązanie, które może zostać przyjęte, które da się przyjąć przez i w Radzie, i w Parlamencie i które faktycznie nam pomoże, pomoże nam wysłać sygnał przemytnikom, pokazać, że mamy jeden wspólny system, ale też będziemy sobie nawzajem pomagać i będziemy stawać w obronie tych, którzy międzynarodowej pomocy i obrony potrzebują. Bardzo dziękuję. Pani komisarz, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo jasna, przejrzysta. Zanim oddam głos naszym gościom, bo już zaczynają nam spływać pytania także z Facebooka. Wszystkich zachęcam, żeby tam też pytania zadawali, ale ja mam najpierw pytanie, jeśli mogę. Po pierwsze, pytanie numer jeden, bo oczywiście przede wszystkim gratulacje z powodu w ogóle tej propozycji. Sam fakt, że państwa członkowskie się nią zajęły, to jest już sukces, dlatego że no, można ją było zablokować, nie została zablokowana, więc rozumiem, że przynajmniej proces się zaczął i możemy tego kompromisu szukać, a więc już z tego powodu gratulacje. Natomiast no, jak teraz dalej ta procedura będzie wyglądała? Gdyby można było opisać jakiś harmonogram rozmów z państwami członkowskimi w tym zakresie. Tak, przede wszystkim muszę powiedzieć, że pandemia rzuciła nam pewne kłody pod nogi w tym zakresie. Rada skupiająca ministrów spraw wewnętrznych właściwie od września nie spotkała się fizycznie ani razu, w związku z tym bardzo trudno negocjować cokolwiek w momencie, gdy nie siedzi się razem przy jednym stole i nie patrzy się sobie w oczy. Natomiast teraz odbędziemy w czerwcu pierwsze osobiste spotkanie i mam nadzieję, że to nada nam nowego pędu. No ale i tak udało nam się na tym poziomie technicznym sporo postępów poczynić, także trochę na poziomie politycznym. Uzgodniliśmy nową niebieską kartę, jesteśmy bardzo blisko porozumienia, jeśli chodzi o nową agencję azylową. Ta propozycja dotycząca chociażby procedur screeningowych jest już całkiem zaawansowana, więc wydaje mi się, że czekają nas w najbliższym czasie kolejne kroki przyjmowania poszczególnych tematów. Oczywiście potrzebujemy głębszej dyskusji, jeśli chodzi o tę delikatną równowagę pomiędzy odpowiedzialnością a solidarnością. Natomiast wydaje mi się, że pewien postęp jednak się dzieje, dokonuje się i to ma duże znaczenie. Jeśli mogę jeszcze dodać, chciałabym powiedzieć, że w parlamencie w tym momencie zbliżamy się do zaprezentowania poprawek i to jest zresztą coś, co przewiduje też, jeśli chodzi o Radę, więc spodziewam się, że państwa członkowskie będą proponowały swoje poprawki, będą je kładły na stole. Oczywiście nie wydaje mi się, żeby moja propozycja przeszła tak po prostu, zupełnie nienaruszona, że zostanie przyjęta w tej formie, w jakiej ona powstała, więc oczywiście rozumiem i spodziewam się tego, że te negocjacje będą się musiały też toczyć w zakresie określonych poprawek. I wydaje mi się, że jesteśmy już dość blisko tej sytuacji, w której zacznie się ten proces. Prezydencja portugalska zaczęła już otwierać pewną mniej formalną dyskusję. Od początku roku w zasadzie prezydencja okazała się bardzo otwarta na nowe sposoby okazywania solidarności, dlatego że no, bardzo często okazuje się, że mamy do czynienia tylko z opcjami relokacja bądź powrót, natomiast no, tutaj no, mamy też jeszcze otwarte opcje solidarnościowe. Prezydencja też okazała się bardzo otwarta, jeśli chodzi o procedury graniczne, no więc tutaj ta solidarność w stosunku do państw członkowskich, które będą bardziej w tym zakresie obciążone, jest jak najbardziej możliwa. Oczywiście tutaj jeszcze nie mamy odpowiedzi z państw członkowskich, jeśli chodzi o tę konkretną kwestię, ale wydaje mi się, że jest to właściwe podejście. Staramy się określić, gdzie pewne kompromisy będą niezbędne, jakieś poprawki będą musiały być prowadzone. Bardzo dziękuję. Jest też z nami minister czy przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i za chwilę będzie miał szansę odnieść się także do wypowiedzi pani komisarz i zaprezentuje polskie stanowisko.
blisko związane z całym tym paktem i propozycją, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wiem, że niedawno odwiedziła pani komisarz Turcję. W ostatnich dniach Unia Europejska nie ma najłatwiejszych relacji z Turcją. Czy mogłaby pani komisarz opisać, jak te negocjacje wyglądały? Czy spodziewamy się przedłużenia porozumienia z Turcją, jeśli chodzi o granicę południową? Tak, bardzo dziękuję. Przede wszystkim ja nie negocjuję w tym momencie z Turcją. Nie jesteśmy w tym momencie w takiej pozycji, która pozwoliłaby nam rozpocząć nowe negocjacje. Według Unii Europejskiej ta umowa, która była, ona nadal obowiązuje i spodziewamy się tego, że Turcja i Unia Europejska będą jakby się tego stanowiska trzymały. I taki był przekaz, mój przekaz, który zawiozłam do Turcji, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę. Natomiast ważne jest jeszcze następujące stwierdzenie. Szczyt Rady, który odbył się w marcu, wnioskował, że w tym momencie jest możliwość bardziej pozytywnej agendy współpracy z Turcją niż miało to miejsce w ciągu ostatniego roku. I taki był też mój przekaz, który zawiozłam do Turcji, a więc jesteśmy dobrze nastawieni do tego, żeby taką pozytywną agendę naszych rozmów przyjąć. Z drugiej strony dla nas, dla strony Unii Europejskiej, ważne jest to, żeby Turcja wywiązywała się z tego, co już mamy ustalone. Na przykład napisano w porozumieniu, że Turcja będzie zapobiegała nielegalnym przekraczaniom granicy, że uchodźcy Syrii będą przesiedlani też z Turcji. W tym momencie dotyczyło to 28 tysięcy uchodźców z Turcji, którzy trafili do Unii Europejskiej. Około 2,5 miliona ludzi stało się przedmiotem operacji powrotowych. W momencie, gdy nadeszła pandemia, te powroty i przesiedlenia zostały całkowicie wstrzymane. My z naszej strony wznowiliśmy te działania w lipcu i od tamtej pory przesiedliliśmy ponad 2 tysiące uchodźców z Turcji. Natomiast Turcja nie rozpoczęła operacji powrotowych z Wysp Greckich. I dla mnie to jest bardzo ważny symbol tego, że jeśli mamy być w stanie kontynuować nasze wsparcie ekonomiczne na przykład dla uchodźców, którzy znajdują się na terytorium Turcji, to i Turcja musi podjąć to, do czego się zobowiązała. No więc tutaj żadne nowe negocjacje się nie toczyły, dlatego że z naszej strony wygląda to w ten sposób, że to stanowisko, które zostało podpisane, jest nadal ważne. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Mamy już komentarze i uwagi na Facebooku. Cieszę się, że je widzę. Jest między innymi taki komentarz, pan Piołko, odnosi się do solidarności, do mechanizmu solidarnościowego, który jest jak najbardziej potrzebny i o tym pani komisarz już mówiła. Zachęcam też państwa do wpisywania swoich pytań. Mówcy tutaj obecni też mogą to robić. I jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony do pani komisarz, jeśli chodzi o Maroko i Ceutę, bo wiemy, że dochodzi ostatnio do takiej sytuacji, gdzie migranci, wydaje się, że są nawet zachęcani przez stronę marokańską z powodów politycznych chyba przede wszystkim, więc chciałabym usłyszeć pani komentarz, jeśli chodzi o to, co tam się w tym momencie dzieje. Przypominam, że chodzi o sytuację, gdy migranci z Maroka znajdowali się w Ceucie, która podlega Hiszpanii, ze względu na sytuację polityczną w Hiszpanii, gdzie wydaje się, że Maroko wykorzystuje migrantów jako taki ludzki argument, żeby przewalczyć swoje interesy polityczne. A więc jak możemy zapobiegać takim sytuacjom? Wydaje mi się, że Maroko kiedyś było bardzo dobrym partnerem dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o radzenie sobie z migracjami i spodziewam się, że tak będzie nadal, że będzie nadal tak dobrym partnerem dla nas w tym zakresie. Gdy do tej sytuacji doszło ponad 8 tysięcy osób w ciągu 24 godzin czy 48 godzin przybyło do Ceuty, oczywiście to nie była sytuacja możliwa do skontrolowania i spodziewamy się tego, że Maroko przyjmie swoich obywateli z powrotem i to się faktycznie dzieje, a więc ci ludzie wracają w tym momencie do Maroko, więc wydaje się, że ten incydent już został rozwiązany. Mam nadzieję, że tak jest rzeczywiście, dlatego że potrzebujemy
współpracy z państwami sąsiedzkimi, ale też z innymi państwami pochodzenia, państwami tranzytowymi. Nie będzie możliwe dla Unii Europejskiej poradzić sobie z migracjami bez współpracy i odpowiednich relacji z państwami trzecimi. I te relacje muszą być wzajemnie korzystne. Oczywiście w przypadku jednych krajów jest to łatwiejsze niż w przypadku innych, ale zaznaczam, że ta współpraca z Maroko do tej pory była naprawdę dobra i mam nadzieję, że nadal taka będzie. Jeszcze komentarz, dlatego że Maroko ma podpisaną umowę z Hiszpanią, natomiast nie ma takiej umowy podpisanej z Unią Europejską, więc z tego co pamiętam mamy 18 takich umów podpisanych z państwami sąsiednimi. Czy jest jakiś plan, żeby tę liczbę zwiększyć? Tak, negocjujemy takie umowy na poziomie unijnym z kilkoma krajami. Szczerze mówiąc, bardzo otwarcie, w niektórych przypadkach państwa członkowskie, czy właściwie nie wszystkie państwa członkowskie chcą widzieć te umowy na poziomie unijnym. Są takie sytuacje, gdzie wolą podpisywać umowy bilateralne, oczekują tylko wsparcia ze strony Unii Europejskiej, a więc to jest znowu obszar, który wydaje mi się wymaga pewnego pragmatyzmu. Oczywiście chciałabym ze wszystkimi państwami takie umowy podpisać, ale widzimy też, że w tym momencie no, mamy chociażby nowy kodeks wizowy, który działa od ponad roku, który twierdzi, że Komisja Europejska będzie oceniała, czy może oceniać umowy we współpracy z państwami trzecimi. Robimy to, raportujemy w tym temacie i jasną sprawą jest to, że taka unijna umowa to nie jest coś, co zawsze gwarantuje doskonałą współpracę w tym zakresie, a więc no, czasem ta umowa układa, ta współpraca układa się lepiej bez umowy. Moim zdaniem dobrze jest takie umowy posiadać, natomiast powinniśmy się chyba skupić na tym, żeby zwiększać ilość operacji i powrotowych, no niezależnie od tego, czy umowa istnieje, czy nie. Bardzo często problemy wiążą się z opóźnieniami, z długim czasem oczekiwania na reakcję, z pewną niechęcią do identyfikowania osób, niechęcią przyjęcia dokumentów podróży, niechęcią korzystania z lotów czarterowych. No bardzo wiele jest tych różnych przeszkód i to są rzeczy, którymi musimy się zająć. To jest ten mój jasny przekaz za każdym razem, gdy kontaktuję się z państwami trzecimi. Z naszego punktu widzenia niezbędne jest to, żeby oni wzięli też część tego ciężaru na siebie. Pani komisarz, mamy już kilka pytań i komentarzy. Niektóre odnoszą się do wojen toczących się wokół Europy, przede wszystkim jeśli chodzi o Syrię. Być może to nie jest pytanie bezpośrednio do pani komisarz, ale może jakiś komentarz. Co Unia Europejska robi, żeby te wojny zakończyć? Cóż, Unia Europejska robi wiele, jeśli chodzi o te działania zewnętrzne. Nasze polityki zewnętrzne jednak zawsze wymagają tego, żeby się wszyscy zgodzili, żeby była jakaś jednogłośność w tym wszystkim, a więc to są kwestie, które są w tym momencie dyskutowane. No, jeśli chodzi tutaj o działania, może nie jesteśmy szczególnie silni, natomiast mamy duże wsparcie także ze strony państw trzecich, które chcą nie tylko pomagać z takimi problemami, które już się dzieją, ale też i zapobiegać temu, żeby nie dochodziło do katastrof humanitarnych, tej pomocy humanitarnej naprawdę sporo się dzieje i tutaj trzeba zrozumieć, że na świecie mamy około 80 milionów ludzi w tym momencie, które są są uchodźcami. Nie wszyscy ci ludzie mogą trafić oczywiście do Unii Europejskiej. Większość z nich znajduje się gdzieś w krajach sąsiedzkich, które są często krajami ubogimi, biednymi, więc mamy taki moralny obowiązek, obowiązek okazania wsparcia uchodźcom także w innych krajach, a więc to nie chodzi tylko o naszą własną politykę migracyjną, ale chodzi też o to, jak my możemy wspierać działania globalne, jeśli chodzi o, no, czy to za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, czy bezpośredniej współpracy z państwami trzecimi. I jeszcze ostatnie pytanie, to cytat z Facebooka, dotyczy strefy Schengen i migracji wewnętrznych. Może pani komisarz chciałabyś do tego odnieść. Oczywiście wiąże się to z pandemią i z tym, jak pandemia wpłynęła na granice wewnętrzne Unii. Tak, oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie, bardzo słuszne pytanie, bo
bardzo dużo mamy takich przepływów ludności także wewnątrz Unii Europejskiej. Zazwyczaj, no, jeśli nie ma pandemii czy w sytuacji bez pandemii, to tak naprawdę kraje, które mają najwyższy poziom aplikacji azylowych w stosunku do wielkości swojej populacji, to Malta, Cypr i Grecja. Natomiast są też takie kraje jak Belgia, Szwecja, Niemcy, Holandia, Francja, a więc to pokazuje, że ludzie przyjeżdżają do różnych krajów, aplikując o azyl, czy w ramach przemieszczeń wewnątrzunijnych. I to jest też ważny element tej układanki. Trzeba to też odpowiednio zrównoważyć. Ta odpowiedzialność, solidarność musi sprawić, że wszystkie państwa członkowskie w sposób właściwy będą sobie radziły z migracjami, ale też, że będą miały swój udział w mechanizmie solidarnościowym, co oznacza, że musimy odpowiednio monitorować te przepływy wewnętrzne i to jest jeden z powodów, dla których państwa członkowskie wprowadziły kontrole graniczne. Oczywiście one nie powinny pozostawać przez 5 czy 6 lat, jak to bywa w niektórych sytuacjach, więc wydaje mi się, że nie jest dobrym pomysłem kontynuowanie kontroli granicznych, natomiast jasne jest też to, że to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie skutecznie bronić naszych granic zewnętrznych, to jak jesteśmy w stanie współpracować w zakresie bezpieczeństwa, to jest też część rozwiązania całej tej układanki. Dziękuję bardzo. Zastanawiam się, czy nasi gości również będą mieć jakieś pytania do pani komisarz, może pani Guaje, czy może pani doktor Pacek? Jeśli nie, to w takim razie przejdę do pana Mariusza Boguszewskiego, dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych MSWiA z Polski. Jestem bardzo zainteresowana, wszyscy jesteśmy zainteresowani wysłuchaniem pana komentarzy dotyczących tego, co powiedziała pani komisarz. Jakie jest polskie stanowisko dotyczące tej propozycji? Przypominam, że została ona zaprezentowana we wrześniu ubiegłego roku w stosunkowo spokojnym okresie, wtedy, kiedy nie odczuwaliśmy znaczącej migracji, głównie ze względu na pandemię. Do tej pory jeszcze nie została ona do końca przyjęta. Jest to propozycja. Panie dyrektorze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Szanowna Pani Komisarz, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za umożliwienie wzięcia udziału w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu. Bardzo dziękuję Pani Komisarz za przestronne przedstawienie perspektywy Komisji. Tutaj rzeczywiście należy odnotować, że od czasu prezentacji propozycji, jeżeli chodzi o nową politykę migracyjno-azylową Unii Europejskiej, w toku negocjacji myślę, że wszyscy dobrze poznaliśmy już swoją perspektywę, tak zwane swoje czerwone linie. My tutaj myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że system, że polityka migracyjna Unii Europejskiej wymaga rzeczywiście reformy i takiego rozwiązania systemowego, które w sposób kompleksowy odpowie na kryzysy, które występują obecnie, ale również na kryzysy, z którymi będziemy musieli z całą pewnością radzić sobie w przyszłości na wszystkich kierunkach geograficznych, więc tutaj nie patrzymy i nie myślimy tylko o związaniu dla tak zwanego południa sąsiedztwa Unii Europejskiej, ale również dla wschodu, czyli wszelkie inne zagrożenia, które nas czekają. Dla nas szczególnie istotne są działania w wymiarze zewnętrznym, ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz sprawna polityka powrotowa. To są naszym zdaniem kluczowe elementy dla zbudowania sprawnego systemu zarządzania migracjami w Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, nie jest możliwe zbudowanie skutecznej polityki migracyjno-azylowej w Unii bez skutecznej ochrony granic zewnętrznych. Tutaj ostatnie wydarzenia na południu, Ceuta, Melilla, czy też w Grecji, tylko utwierdzają nas w tym przekonaniu. Jeżeli chodzi o rozwiązania solidarnościowe, tutaj my, Polska, jesteśmy szczególnie tutaj doceniamy wypowiedź pani komisarz, która była uprzejma zauważyć, że solidarność nie zamyka się jedynie w dyskusjach i działaniach wokół
relokacji, czy też proponowanych sposobów powrotów sponsorowanych, natomiast Solidarność jest to znacznie szerszy koncept, natomiast niestety w naszym dyskursie politycznym najbardziej przewijają się relokacje, które tutaj naszym zdaniem są, jeżeli przyjmują formę takich działań obowiązkowych, narzucanych państwom członkowskim według z góry określonego klucza technicznego, to stanowią tutaj w naszej ocenie środek rzeczywiście kontrproduktywny, wręcz mogący przyciągać nielegalną migrację do Unii Europejskiej. Kolejny istotny element, sprawna, wydolna polityka powrotowa Unii Europejskiej. Tutaj pani komisarz też była również uprzejma zauważyć, że niestety tutaj tylko jedna trzecia decyzji powrotowych czy też readmisyjnych w skali Unii jest wykonywalna i rzeczywiście wykonywana. Tutaj w naszej skali krajowej jest to trochę więcej, ponieważ ten wskaźnik powrotów czy readmisji sięga zależnie od roku często nawet 80%. Niemniej jednak polityka powrotowa w skali UE jest niezwykle istotnym elementem i tutaj, żeby uzdrowić ten element, tutaj naszym zdaniem Unia Europejska musi wykorzystać wszelkie dostępne w swoim zasięgu instrumentarium poprzez współpracę z państwami trzecimi, wykorzystanie różnego rodzaju partnerstw, zachęt finansowych, różnego rodzaju dźwigni, pomocy rozwojowej. Tutaj ktoś kiedyś bardzo, bardzo trafnie w negocjacjach określił, że powinno to być działanie w stosunku do państw trzecich more for more, less for less. Zatem konkludując moją wypowiedź, chciałem powtórzyć, że bezpieczeństwo granic zewnętrznych jest dla nas kluczowym warunkiem bezpieczeństwa i przede wszystkim niezakłóconego funkcjonowania strefy Schengen. W tym celu aktywnie działamy, wspierając przywracanie bezpieczeństwa na granicach, stosowanie właściwej ochrony. Angażujemy się w kwestie związane ze zwalczaniem przemytu oraz handlu ludźmi i tylko w taki sposób możemy zapobiegać nieregularnej migracji na granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Madam Commissioner, would you like to comment on... Pani komisarz, chciałaby pani skomentować to, co pani słyszała? Pani komisarz, czy chciałaby pani skomentować to, co pani słyszała? Jeżeli tak, to prosimy o odmiutowanie się. Tak, całkowicie zgadzam się z koniecznością ochrony naszych zewnętrznych granic. Mamy do wykonania znaczącą jeszcze pracę. W przyszłym tygodniu przedstawiamy nową strategię Schengen, która również będzie podkreślała znaczenie lepszej ochrony naszych zewnętrznych granic, a także budowy najbardziej nowoczesnego systemu zarządzania granicami na świecie. Oprócz tego bardzo ważne jest to, by na granicach chronić prawa podstawowe. Jestem bardzo zaniepokojona raportem ze strony różnych państw członkowskich odrzucania ludzi, którzy nie są w stanie wykonywać swojego podstawowego prawa ubiegania się o azyl. Jest to również jeden z elementów, który chciałabym objąć mechanizmem monitorowania po to, żebyśmy faktycznie stosowali prawa podstawowe związane z prawem człowieka do ubiegania się o azyl. Oprócz tego mówimy o kolejnym podejściu, które zostało przedstawione przez pana Mariusza Boguszewskiego. Wszystkie państwa członkowskie mają swoje stanowiska, natomiast wszystkie państwa członkowskie rozumieją, że musimy słuchać siebie nawzajem i musimy znaleźć kompromis. Nie ma tutaj jednego rozwiązania, które będzie pasowało wszystkim. Nie ma rozwiązania idealnego. Musimy jednak znaleźć takie rozwiązanie, które będzie akceptowalne i które pomoże nam zarządzać migracją znacznie lepiej niż robimy to dzisiaj, nawet jeżeli to rozwiązanie nie będzie rozwiązaniem idealnym. Chciałabym zatem bardzo podziękować za takie konstruktywne podejście do trwających obecnie negocjacji. Jeszcze jedno pytanie, które związane jest ze stanowiskiem takich państw jak Polska w związku
z kwestią relokacji. Jeżeli wiele krajów podjęłoby decyzję, że zamiast przyjmować migrantów, będą chciały tylko płacić i w ten sposób jeszcze dodatkowo wpływać na ochronę granic i readmisję migrantów, czy Komisja gotowa by była na taki scenariusz? Wszystkie tego typu umowy, które osiągamy, one polegają na zaufaniu oraz solidarności pomiędzy państwami członkowskimi. Jestem również przekonana, że uda się nam to osiągnąć. Już dzisiaj nie mamy obowiązkowego mechanizmu solidarności w żadnym wypadku, a i tak wiele relokacji jest realizowanych. Państwa członkowskie stają na wysokości zadania i realizują relokacje, nawet jeżeli mamy do czynienia z brakiem równowagi. W związku z tym myślę, że propozycja, którą przedstawiliśmy, jest zrównoważona. Myślę, że obowiązkowa relokacja nie będzie do zaakceptowania dla wielu państw członkowskich i moim zdaniem również relokacja nie jest jedynym mechanizmem solidarności, który jest potrzebny. Czasami jesteśmy ciągle w takim nastawieniu z roku 2015, gdzie do naszych granic przybywa ponad 2 miliony uchodźców i wtedy relokacja była czymś innym. W tej chwili mamy znacznie mniej takich uchodźców, mamy znacznie więcej innych rozwiązań, z którymi musimy sobie poradzić. Większość osób, które trafiają do naszych progów, to nie są uchodźcy. W związku z tym bardzo ważne jest, żebyśmy wykonywali swoje działania, pokazywali naszą solidarność nie tylko w kwestii powrotów, a także budowy potencjału. Jestem przekonana, że wiele tego typu zobowiązań będzie w kontekście relokacji. Natomiast wiele państw członkowskich faktycznie będzie chciało, by została przyjęte ustawodawstwo, a także odpowiedni system, który zagwarantuje, że wszystkie państwa będą w oparciu o ich potencjał, a także wielkość miały swój udział. Dziękuję bardzo, pani komisarz. Chciałabym, żebyśmy przeszli teraz do pani Christine Goye, która jest szefowa biura Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Chciałabym, żeby pani skomentowała kwestię liczb i w jak dużym stopniu ta sytuacja się rozwiązuje? Jakie są liczby i czego możemy oczekiwać latem w oparciu o dane, które pani posiada? Dziękuję. Bardzo cieszę się, że uczestniczę w tej dyskusji. Prawdą jest to, że komisja przedstawiła ogólny obraz trendu dotyczącego azylu w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat. Kiedy popatrzymy na te liczby, widzimy, jak to wygląda w tej chwili. Cytując panią komisarz, mamy około 124 tysiące, to jest zeszły rok, osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej. Oczywiście COVID na to wpłynął, ale liczby te pozostały. Także jesteśmy bardzo daleko od tych liczb, które pojawiały się u nas w roku 2015 i 2016. Taki jest trend. Jeżeli zadajecie państwo pytanie dotyczące lata, może odnosimy się tutaj również do sytuacji w basenie Morza Śródziemnego. Często jesteśmy świadkami wzrostu liczby osób przybywających latem właśnie ze względu na warunki pogodowe. Dla nas jest to zawsze bardzo niepokojące. Dzisiaj jakieś 26 tysięcy plus osób przybywających tylko w basenie Morza Śródziemnego oraz około 800 osób, które już straciły życie lub zaginęły na ten moment. Tak jak państwo wiecie, te dane liczbowe nie są idealne i z całą pewnością również nie oddają one pełnego kontekstu. Ważne jest, tak jak powiedziała pani komisarz, i te kwestie będziemy faktycznie realizować, kiedy popatrzymy na całkowite liczby osób ubiegających się o azyl i uchodźców w Unii Europejskiej, to nie jest miejsce, gdzie jest najwięcej uchodźców. Uchodźcy są z Afryki, w Azji w znacznie większych liczbach i jest to coś, co zawsze będziemy starali się wprowadzić do odpowiedniego poziomu równowagi. Koncentrujemy się na tym i mamy dobre powody, ale teraz popatrzmy również na przepisach w Unii Europejskiej, na to, popatrzmy na to, jak niektóre kraje faktycznie odczuły wyraźny wpływ przybywających uchodźców, migrantów, osób ubiegających się o azyl. A czy mogłaby pani dać nam jakieś liczby, które mogłyby zilustrować to, co pani mówi, na przykład te państwa, z których pochodzą ci uchodźcy czy inni migranci i przybywają do Europy, może coś na temat tych statystyk dotyczących tego, kto najwięcej migrantów przyjmuje, jakie kraje, na przykład jak Liban w tym wszystkim wygląda. Kraj, który przyjmuje w tej chwili najwięcej uchodźców, to Turcja, która jest sąsiadem, tam jest 2,5 miliona Syryjczyków, plus uchodźcy z innych krajów, takich jak Afganistan, Iran, Irak i tak dalej.
Oprócz Europy mamy również Uzbekistan i tutaj mamy również, oni przyjmują uchodźców afgańskich już od 3 lat, oprócz tego Bangladesz, ogromne grupy uchodźców w ciągu ostatnich lat. W tej chwili również mamy do czynienia z sytuacją w okolicach Etiopii. Uganda również przyjmuje ogromną grupę uchodźców z Sudanu Południowego. Także jeżeli to wszystko wprowadzimy w tabelę, będą one w grupie tych największych 5 państw. Oprócz Turcji one również mają różne swoje problemy. To przypomina nam, że to są także czasy pandemii, co dodatkową trudność wprowadza i obciążenie dla tych państw. Z jednej strony mówimy tutaj o kwestii ochrony, a także zarządzania bezpieczeństwem granic, ale z drugiej strony chodzi o wypełnianie swoich zobowiązań w kontekście prawa międzynarodowego i różne kraje pokazały nam to. Jestem przekonana, że Unia Europejska jest w stanie to zrobić, jest w stanie znaleźć odpowiednią równowagę. Zawsze trudno jest przewidzieć, jak to będzie rozwijało się w ciągu roku. Na przykład w zeszłym roku był COVID i tego nie byliśmy w stanie przewidzieć, ale zawsze występuje pewien trend dotyczący przybywających, gdy odnosimy się do drogi morskiej. Oprócz tego musimy patrzeć na to, w jaki sposób ograniczenia graniczne zostały wprowadzone ze względu na pandemię i czy te ograniczenia pozostaną, czy nie pozostaną. To będzie z kolei wpływało na możliwości różnych ludzi do tego, żeby trafić do Unii Europejskiej. I jakimi środkami wielu z nich przylatujących drogą powietrzną nie mogło tego zrobić. Musimy także pamiętać o kolejnych kwestiach, że te dane liczbowe reprezentują określoną rzeczywistość. Reprezentują ludzi. Gdy mówimy o osobach ubiegujących się o azyl, to są osoby, które uciekają od prześladowań i szukają ochrony w innym miejscu, gdzie mogliby odbudować swoje życie. Nie są to po prostu jakieś liczby. Często kryzys migracyjny jest odhumanizowany. Patrzymy na liczby i nie widzimy za tymi liczbami ludzi. Nie widzimy, co kryje się za tymi liczbami. Dokładnie to samo dotyczy tych ludzi, którzy w tej chwili przekraczają Morze Śródziemne. Dlaczego przekraczają Morze Śródziemne? Jakie są czynniki? Czynniki również indywidualne. Niektóre z nich, o których rozmawialiśmy do tej pory, są takie, że tak długo, jak nie będziemy mieć dodatkowych środków prawnych do migracji, a także przybycia do określonych państw, nie będą zaoferowane możliwości, to ten ruch zawsze będzie miał miejsce. I pani komisarz bardzo ładnie na samym początku to powiedziała. Migracja to fakt, fakt związany z naszą ludzkością. Ten fakt będzie trwał. Musimy patrzeć jednak na warunki i zastanowić się, dlaczego niektórzy ludzie podejmują decyzję, żeby wejść na te łodzie i podjąć bardzo trudną podróż. Dlaczego niektórzy przychodzą pieszo do Unii Europejskiej, podejmują ogromne ryzyko po drodze. To jest również związane z całym przemysłem przemytu i handlu ludźmi. Także popatrzmy na te kwestie, popatrzmy również na bardziej regularne i zgodne z prawem przepisy, które pozwoliłyby na przyjazd tych ludzi do Unii Europejskiej, a także jak z perspektywy międzynarodowej możemy chronić tych ludzi, zapewniać im ochronę, zwłaszcza tym, którzy potrzebują ochrony międzynarodowej, po to, żeby bezpiecznie mogli oni przybyć do Unii Europejskiej, mieli dostęp do uczciwych, sprawiedliwych procedur, ich wnioski, żeby mogły być wysłuchane i niech te kraje wtedy podejmą decyzję, czy te osoby potrzebują ochrony międzynarodowej, czy nie. Jeszcze jedno pytanie z Facebooka, może do pani, w kontekście tego, czy jest realistycznym to, by liczyć teraz na to, żeby zatrzymać nielegalną migrację, ponieważ Afryka jest tak blisko, Bliski Wschód jest tak blisko, czy to jest w ogóle możliwe, żeby zablokować nielegalną migrację? Nie wiem, czy to jest naszym celem. Tak jak powiedziałam, jest wiele powodów, dla których ludzie podejmują decyzję o przemieszczaniu się, podejmują decyzję o wyjeździe do innych państw. Jak wygląda kwestia decyzji poszczególnych osób? Jeżeli byłoby więcej możliwości dla dróg uzupełniających, prawnych, łatwiejszy proces związany z na przykład zjednoczeniem rodzin albo uzyskaniem na przykład stypendiów czy wiz humanitarnych, jeżeli ludzie czuliby, że mają również szansę, to może wtedy bylibyśmy świadkami obniżenia liczby nielegalnych migrantów, a także kwestia walki z tym całym sektorem przemytu ludzi, to też mogłoby wpłynąć na życie ludzi w różnych krajach. Dziękuję bardzo. Przejdę teraz do pani Małgorzaty Pacek z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani pracowała również wcześniej, była pani
radczynią, która wydawała wizy w Niemczech, jeżeli dobrze pamiętam, a także w Holandii. Czy była pani konsulent, tak? Jak to wygląda? Jaka jest pani opinia dotycząca tej realistycznej propozycji? I generalnie jako ekspert w obszarze migracji, jaka jest pani opinia na temat tego pakietu? Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału w dzisiejszej konferencji. Temat uważam za niezwykle ważny i cieszę się bardzo, że dyskusja we wrześniu się sfinalizowała w postaci tego paktu. Chciałabym zacząć moje dzisiejsze wystąpienie od zacytowania przewodniczącej komisji, pani Ursuli von der Leyen, która powiedziała, co następuje. Pokazując nam, rekomendując pakt. Proponujemy dziś europejskie rozwiązanie, aby odbudować zaufanie między państwami członkowskimi i przywrócić zaufanie obywateli do naszej zdolności do zarządzania migracją jako Unia. Unia Europejska udowodniła już w innych obszarach, że jest w stanie podejmować nadzwyczajne kroki w celu pogodzenia odmiennych stanowisk. Stworzyliśmy kompleksowy rynek wewnętrzny, wspólną walutę i bezprecedensowy plan odbudowy naszych gospodarek. Teraz nadszedł czas, by sprostać wyzwaniu, jakim jest wspólne zarządzanie migracją przy zachowaniu właściwej równowagi między solidarnością a odpowiedzialnością. Oczywiście to jest bardzo dobrze, że przychodzi taka propozycja, która z jednej strony odpowiada tym wyzwaniom powodowanym przez presję migracyjną i kryzys, z drugiej odpowiada trochę na zapotrzebowanie europejskich rynków pracy. Ale chciałabym jednak zwrócić uwagę, że porównanie budowania wspólnego rynku, wspólnej waluty i planu odbudowy gospodarek europejskich do polityki migracyjnej i azylowej jest nie do końca uprawnione. Bowiem o ile w tym pierwszym przypadku mamy klarowny, silny, wspólny mianownik państw członkowskich w postaci interesu ekonomicznego, to w drugim poruszamy się na bardzo delikatnym i czułym społecznie gruncie takich problemów socjalnych, kulturowych, tożsamościowych. Ludzie to jednak nie towary i usługi. Państwa oczywiście mają różne doświadczenia historyczne, migracyjne, a politycy poruszają się na takim kruchym lodzie poparcia społecznego, pozyskiwania elektoratu i zdobywania, a te ruchy populistyczne, które w Europie jednak widać, w ogóle na świecie, ale w Europie również, nie pomagają w szukaniu wspólnych rozwiązań w zakresie tej polityki. Oczywiście to, o czym dziś mówimy, to jest projekt, będą jeszcze dyskusje, tak jak pani komisarz powiedziała, będą rozmaite uwagi do tego, ale ważne jest rozpoczęcie tej dyskusji. Ja jak się przyglądam tym wieloletnim próbom uwspólnotowienia polityki migracyjnej i azylowej, to mogłabym zobaczyć, znaczy widać takie kierunki podejmowanych działań, które w pewnym sensie jak mantrę powtarzamy w kolejnych odsłonach naszej dyskusji, bo przecież do tego podchodziliśmy już wielokrotnie. A więc mamy współpracę z państwami pochodzenia, mamy pomoc w poprawie warunków w krajach pochodzenia migrantów. Mamy skuteczną organizację powrotów, mamy plany skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi, integrację legalnie przybywających migrantów i wspólną odpowiedzialność i solidarność. Tylko oczywiście państwa do tej wspólnej odpowiedzialności i solidarności różnie podchodzą. Pani komisarz już chyba się wylogowała, ale może jeszcze później będzie okazja do wrócenia do sprawy tej solidarności. Zresztą na pewno będzie. Ja tylko króciutko chciałam powiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni lat. Takim ważnym elementem był traktat amsterdamski, który przeniósł sprawy polityki migracyjnej, azylowej do pierwszego filaru tego wspólnotowego, ale pamiętajmy, że był on 40 lat po traktatach rzymskich. W roku 97 wchodzi w życie w roku 99. Potem mieliśmy kolejne poświęcone problemom migracji i azylu sprawy, czyli szczyty. Mieliśmy szczyt Rady Europejskiej w Tampere w 99 jeszcze roku, w 2002 w Seville, w 2003 szczyt w Salonikach. Później taki trochę podsumowujący i porządkujący program Haski w 2004 roku. Później bardzo konkretny pakt w sprawie migracji, propozycja Nicolasa Sarkozy'ego z 2008 roku.
organizowanie legalnej migracji, zwalczanie nielegalnej, kontrola granic i współpraca z państwami trzecimi. Czyli pewne rzeczy, później jeszcze program sztokholmski, ten program taki kryzysowy w 2015 roku. Generalnie wszystko to, o czym, to co widzimy na przestrzeni tych spotkań, tych dyskusji, tych negocjacji, to ma polegać na tym, żeby rozważać i poprawiać współpracę z państwami pochodzenia i tranzytu, zapewniać skuteczne procedury powrotowe, zapewniać integrację. I to, co widać wspólnego w tym wszystkim, w tych negocjacjach, to tak generalnie odsunąć tych migrantów od Europy i ta twierdza Europa gdzieś przez to wszystko przebija. Pewnie jeszcze będziemy mówili o tym, o tej solidarności, więc nie chciałabym teraz się na tym koncentrować, ale to, co widać i słychać po stronie państw członkowskich, to pamiętajmy jednak o kompetencjach państw członkowskich w tej dziedzinie. I pamiętajmy, że solidarność to i owszem, ale jednak dobrowolna. To zresztą widać było przy tych komentarzach i pierwszych uwagach dotyczących samego paktu. Czyli pamiętajmy jednak, że mówimy o ludziach, a nie o towarach i usługach i że to jest znacznie bardziej delikatna materia i trudniejsza do negocjacji. No właśnie, skoro mówimy o ludziach, to chciałam teraz zapytać pana księdza profesora. Ksiądz profesor Janusz Balicki, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, szef Katedry Badań nad Migracjami, ale także ksiądz katolicki. Księże profesorze, czy ta solidarność, o której mówiła i pani doktor Pacek, i pani komisarz, czy ona w ogóle jest możliwa, jeżeli tak, wokół czego ją budować, żeby to nie wyszło właśnie na to, że to jest kolejny pakt wokół sprawy, która przestaje mieć wymiar ludzki, a jest bardziej traktowana jako towar, jako przedmiot, a nie podmiot negocjacji? Dziękuję bardzo za zaproszenie. To pani Małgorzata skończyła na takim stwierdzeniu, że solidarność powinna być dobrowolna. Tak ja to zrozumiałem, czy to chodziło o cytat kogoś, ale zdaje się, że takie wyraziła przekonanie. Pani doktor Pacek. To znaczy ja chciałam powiedzieć, że państwa członkowskie posługują się takim argumentem, że dobrze, solidarność owszem, ale żeby ona była dobrowolna. To nie moja opinia w żadnym wypadku. Dobra. No właśnie, bo nie ma solidarności dobrowolnej. Po prostu jeżeli tworzymy wspólnotę, to musimy być solidarni. Jeżeli tej solidarności nie ma, to po prostu nie ma wspólnoty. I to jest wszędzie, i w rodzinie, i wśród relacji z innymi ludźmi, i sąsiadów, i między państwami. Tutaj, jeśli chodzi o ten kryzys 2015-2016 i ten dokument, to ja jakbym go przygotowywał, to bym od początku wyszedł raczej od takiej diagnozy. Co się stało, dlaczego było tak źle, jak było? No wiemy pewnie dlaczego, dlatego że po prostu kraje Europy Środkowo-Wschodniej, głównie Węgry, ale też nasz kraj, po prostu użyły tego napływu imigrantów, takie zresztą partie populistyczne też na Zachodzie, do przekonywania ludzi, no jeżeli nie będziecie głosować na nas, no to przyjdą do naszego kraju ci ludzie z zębami, znaczy z nożem w zębach i zrobią porządek z wami. I po prostu tutaj ja też mam pewne wypowiedzi, dokumenty, które bym mógł przytoczyć po prostu, żeby pokazać, jak drastycznie ta sprawa tu u nas była prezentowana, nie mówiąc już o Węgrzech, gdzie w tym referendum na przykład padało też takie pytanie, na kogo chcesz, żebyśmy wydawali pieniądze, na imigrantów czy na nasze dzieci węgierskie? No po prostu to jest, a pieniądze z Unii oczywiście Węgry biorą i nie tylko Węgry. Więc po prostu ta solidarność jest podstawą istnienia wspólnoty. I ta wspólnota po prostu będzie tylko wtedy istnieć, dopóki po prostu będzie ta solidarność. No ale co zrobić, jak jej nie ma? Co zrobić, jeżeli po prostu jej nie będzie? To jest taka wartość, gdzie normalni ludzie z jakimś kręgosłupem etycznym po prostu no, mają to poczucie. No, to, że inni nie mają, no to już no, to rzeczywiście jest problem, co z tym faktem zrobić. No ale
W każdym razie, znaczy, co zrobić? No ja bym po prostu od strony demograficznej pokazywał, że po prostu Europa dopiero będzie miała w przyszłości problemy te imigracyjne i to okropne. To troszkę tam przygotowując się, zadałem sobie też trud, żeby zobaczyć, powiedzmy, jak takie badania, na przykład Arab Youth Surveys 2020, robione przez Emiraty Arabskie na temat po prostu tego, jak dużo młodych ludzi się szykuje po prostu do przyjazdu tutaj do Europy. No okazuje się, że w tych krajach tak zwanego Lawendu, czy tego wschodu, to 49% po prostu przygotowuje się do dotarcia do Europy. To bezrobocie w tych krajach z kolei wśród młodych ludzi w Afryce Północnej 30%, najwyższe na świecie. Nie mówiąc o innych sytuacjach i tej korupcji, która wywołała tę wiosnę arabską i biedy i tak dalej. Po prostu Europa się starzeje oczywiście w tym samym czasie, więc migracje będą czymś ciągłym i jeżeli nie będziemy mieli jako państwa europejskie tej współpracy wzajemnej, czyli tej solidarności, no to bardzo źle na tym wyjdziemy, czy te następne po prostu pokolenia, które będą żyły. Czyli tu jest, no, solidarność jest czymś bezwzględnym. No, jeszcze tutaj dodam jedną rzecz. Troszkę tam widziałem Moria, ten obóz przed tym. Jestem też członkiem tej Rady Episkopatu do spraw migracji z biskupem Zadarką, który jest szefem po prostu tej rady. Poszliśmy akurat chyba dzień po tym pożarze na Moria do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby rozmawiać o przyjęciu na przykład części tych dzieci i tak dalej z tego obozu. Pracownik MSW, odpowiedzialny za migrację, patrzył tak na nas, jakbyśmy z księżyca spadli. O co wam chodzi? Ja rozumiem przez migrację wpuszczanie ludzi, którzy są nam przydatni. No może byśmy tych fryzjerów na przykład, wymienił fryzjerów, którzy tam rzeczywiście na tej wyspie, w tym obozie Moria też, czyli ludzi. No po prostu brak jakiegoś takiego elementarnego podejścia i tym bardziej, że przed wyborami się klęka w Częstochowie i w innych sanktuariach. Ten Zachód patrzy na nas, no też nie, to nie są głupi ludzie i po prostu, no i jak to można mówić o jakiejś etyce, powiedzmy, tych naszych polityków, o chrześcijańskiej etyce, jeżeli jest taka reakcja na przyjęcie po prostu, na propozycję przyjęcia dzieci, czy tych korytarzy humanitarnych i tak dalej. Także tu jest ten problem cały. W tym miejscu, księże profesorze, proszę pozwolić mi oddać głos panu dyrektorowi Boguszewskiemu, bo MSW zostało wywołane tutaj trochę. Panie dyrektorze, czy zechce pan się odnieść do tego podejścia, które zaprezentował ksiądz profesor, z jednej strony będąc duchownym, ale też będąc ekspertem od migracji? Dziękuję bardzo. Przewielebny księże, szanowni państwo, wprawdzie nie miałem przyjemności być tutaj na przywołanym spotkaniu, natomiast rzeczywiście skorzystam z okazji i odniosę się tutaj do postawionych kwestii. To nie jest tak, że nie ma solidarności między państwami Unii Europejskiej w migracjach. To nie jest tak, że tak zwana wschodnia część, środkowo-wschodnia część Unii Europejskiej jest kompletnie niesolidarna z częścią zachodnią, z państwami docelowymi podróży migrantów, czy też z państwami tak zwanej pierwszej linii. My jako Polska sami znajdujemy się na pierwszej linii. Aktualnie na szczęście nie mamy jeszcze dużych wskaźników tutaj obciążenia presją migracyjną, co nie oznacza, jak ksiądz profesor zauważył, że w przyszłości to się nie zmieni. Solidarność się dzieje. Co to znaczy solidarność? Solidarność to oznacza przede wszystkim zrozumienie dla trudnego położenia partnera innego państwa członkowskiego w Unii Europejskiej, partycypowanie w funduszach, wnoszenie pomocy rzeczowej. Polska praktycznie na co dzień to czyni, prawda? Wsparcie polityczne i aktywność na zewnątrz w ramach zwalczania przyczyn u źródła migracji, źródła presji,
na tych kierunkach geograficznych, na które Polska ma realny wpływ. Tak jak państwa kultury romańskiej mają tradycyjnie dobre stosunki i szerokie wpływy rzeczywiście w Afryce Północnej i w innych częściach świata, tak samo Polska ma jakby swoją specyfikę, jeżeli chodzi o wschód. Więc powtarzam, to nie jest tak, że tej solidarności nie ma. To, co najbardziej przebija się w tej dyskusji politycznej, to jest kwestia obowiązkowych relokacji, która rzeczywiście w naszej ocenie jest czynnikiem przyciągającym i wzmagającym presję na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Mówimy tutaj rzeczywiście o nielegalnej migracji. Nielegalna migracja dotyczy osób, które przybywają bez tytułu prawnego do Unii Europejskiej. Osoby, które przybyły do Unii Europejskiej, ale utraciły tytuł pobytowy na terytorium Unii Europejskiej oraz osoby, które podszywają się pod, mówiąc opisowo, aplikantów azylowych, czyli pod osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej lub ochrony czasowej. Ja tylko doprecyzuję, że mówimy dokładnie o nieregularnej migracji, a nie nielegalnej migracji, bo migracja jako prawo człowieka jest... Tak, oczywiście. Więc wracając tutaj do tego rdzenia zapytania, śmiem się nie zgodzić, że tej solidarności nie ma. Bo solidarność występuje między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. To, czego nie ma, to nie ma zgody na obowiązkową relokację na podstawie automatycznego klucza, co zostało zaproponowane bodajże już nawet chyba dwukrotnie, jako czynnika, który przyciąga do granic Unii Europejskiej i potęguje problemy wszystkich, a najbardziej chyba potęguje problemy tych biednych ludzi, którzy udają się w niebezpieczną drogą podróż do granic Unii Europejskiej, mamieni przez przemytników wizją łatwego, lepszego życia. Dziękuję bardzo. Pani doktor Pacek, adwokat. Czy można na sekundkę tylko jakby do kolejki bym się chciała wepchnąć tytułem odniesienia się do tego, co pan dyrektor powiedział. Otóż oczywiście na pewno jest w tym pewna doza prawdy, natomiast pamiętajmy, że podpisaliśmy konwencję genewską, przystąpiliśmy do konwencji genewskiej, a ona każe nam rozpatrzeć każdy przypadek indywidualnie. Zanim podejmiemy decyzję, czy jest to uchodźca, któremu ta opieka i ta ochrona międzynarodowa się należy, to trzeba wiedzieć, to my musimy podjąć tą decyzję, a nie odsyłać za nim albo z góry założyć, że ta ochrona się takiej osobie nie należy. Ja chciałam się odwołać do tej solidarności, o której pani komisarz mówiła, zresztą chciałam to jeszcze w jej obecności powiedzieć, ale jakby zakłóciłabym porządek naszego dzisiejszego spotkania, ale a propos tej solidarności, o której pan dyrektor mówi, to miało miejsce takie zdarzenie, to chyba było 2 albo 3 tygodnie temu, kiedy to na Lampedusę włoską nagle w ciągu jednego weekendu na Lampedusie znalazło się 2,5 tysiąca migrantów. Jakich? Nie wiemy jakich, bo dopóki nie dokonamy oceny i weryfikacji, to nie wiemy. I wtedy między innymi pani komisarz Johansson zaapelowała o pomoc Włochom w poradzeniu sobie z tą grupą, która się tam znalazła. Było 0 od 0, już mieliśmy ten pakt, nowy pakt o migracji i azylu, już mówiliśmy, podkreślaliśmy tą solidarność. Na ten apel pani komisarz Johansson zupełnie nikt nie odpowiedział. Ja nie mówię, że to dotyczy tylko Europy Środkowej i Wschodniej, ja mówię w ogóle o solidarności, dlatego że na przykład Austria powiedziała, że w żadnym wypadku nie przyjmie nikogo, ponieważ redystrybucja migrantów nie rozwiązuje problemu, w związku z tym zajmijmy się pomocą im w krajach ich pochodzenia. To kolejny temat, jak tą pomocą się zająć, ale myślę, że to może nie na ten trend, który teraz chciałam zrobić. Czyli ta solidarność to jest problem i ja bym go nie bagatelizowała. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor. Tak.
To znaczy, ja chciałbym tylko powiedzieć tak, no, jesteśmy członkiem wspólnoty, to jest po prostu troszkę coś więcej jak jeden kraj. No to tak jak ja bym po prostu nie respektował zarządzeń władz, dlatego że oni mi coś narzucają. No po prostu tu chodzi o różne przepisy. No nie, no jeżeli jestem członkiem tej wspólnoty, to ja to po prostu muszę akceptować. Jeżeli mi się nie podoba, no to występuję. I sprawa jest bardzo prosta. Kurczę, oglądałem, byłem na tym obozie Moria, 19 tysięcy ludzi, no w warunkach, w Afryce, w slumsach tak nie mieszkają. Ten prezydent Grecji po prostu mówił, wymieniał Polskę po imieniu. No czy nie mogłaby wziąć ileś tam tych dzieci i tak dalej. No i pan mówi o tym, żebyśmy zachęcali do innych do przybycia. No przecież ci ludzie już tam byli i są. No i nikogo byśmy nie zachęcali przez to, gdybyśmy ich po prostu wzięli do Polski. Powiem panu jeszcze tak po cichu, że po prostu episkopat robił różne wysiłki, żeby część tych dzieci właśnie do Polski sprowadzić. No i władze powiedziały absolutnie ani jednego dziecka z tej wyspy. Czyli teraz jeśli chodzi, takie mam pytanie też do pana, to już takie techniczne. Co by się stało, gdyby po prostu Niemcy nie przyjęły Angela Merkel, konkretnie tej ogromnej masy po prostu imigrantów i uchodźców? Jaki byłby skutek? Co by się z nimi stało, z tymi ludźmi, z tym milionem przeszło ludzi? Jeżeli by pan mi mógł odpowiedzieć na to pytanie. Panie dyrektorze. Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Działamy w sferze faktów, nie w sferze tutaj przypuszczeń i proszę mnie zwolnić z obowiązku odpowiedzi na to pytanie, bo byłoby to czyste gdybanie i rzeczywiście moglibyśmy tutaj zboczyć na tak zwane manowce. Panie dyrektorze, ja tutaj mam na Facebooku komentarz od jednego z naszych słuchaczy, ale ja to przerodzę w pytanie. Jakiej postawy oczekiwałaby Polska, gdyby w sytuacji coraz bardziej agresywnego zachowania Rosji, Rosja zdecydowała się zaatakować Ukrainę i do Polski napłynęłaby bardzo duża liczba migrantów z Ukrainy, nie tylko zarobkowych bynajmniej. Jakiej postawy byśmy wtedy oczekiwali? Dziękuję bardzo. No, taka sytuacja miała już w przeszłości miejsce i tutaj Ukraina może nie jest najlepszym takim przykładem, który pozwala się przyrównać do sytuacji, jeżeli chodzi o nasze południowe sąsiedztwo. Tutaj mobilność i taka tak zwana zaradność społeczeństwa ukraińskiego, z drugiej strony potrzeby rynku pracy rynku pracy naszego kraju przekuwają się wprost na migrację legalną. Więc tutaj myślę, że Polska przyjęła tutaj takie podejście rzeczywiście roztropne. Na razie nie mamy presji azylowej ze strony Ukrainy. Oczywiście można spodziewać się wszystkiego. Natomiast tak jak mówiliśmy na początku naszej debaty, co zresztą również tutaj zasygnalizowała pani komisarz, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że potrzebujemy rozwiązania systemowego, jeżeli chodzi o Unię Europejską, w dziedzinie reagowania na system, na kryzysy na wszystkich kierunkach geograficznych. Dodam tylko, że rzeczywiście Polska ma dużą liczbę imigrantów zarobkowych. W zasadzie jesteśmy krajem chyba numer jeden w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wystawianie pozwoleń na pracę. Prawie 500 000, 450 000 takich pozwoleń Polska wystawia. I oczywiście to są głównie przyjeżdżające osoby z Ukrainy, także trochę z Białorusi. Ja bym chciała teraz panią Christine Goyer zapytać. Madam Representative, from your perspective. Z pani perspektywy, jak odnieść się do problemu preferencji samych migrantów? Bo ci ludzie, którzy przyjeżdżają, przybywają, oni mają jakiś pomysł na to, gdzie chcą się udać. A więc jakie przyjąć podejście do tych właśnie preferencji? Bo ktoś może nie chcieć pozostać w jakimś kraju, nawet jeśli zadziała mechanizm solidarnościowy. Rozróżniłabym tutaj znowu
azylantów potencjalnych, uchodźców, bo słusznie oczywiście ten przepływ ludności generuje bardzo wiele wyzwań dla administracji, dla poszczególnych krajów. Powstają oczywiście pewne problemy, opóźnienia administracyjne i to może generować dużą presję także na ośrodkach przyjmujących. Uchodźcy, azylanci, którzy decydują się przemieszczać z jednego kraju do drugiego, jeśli robią to w sposób nieregularny, wystawiają się też na różne ryzyka, na różne zagrożenia. Czasem mogą powracać znowu do tych rozwiązań związanych z przemytnikami, a więc wiele jest w tym wszystkim zagrożeń, wiele jest ryzyk, jeśli chodzi o te wewnętrzne także przepływy ludności. I jeszcze chciałabym wspomnieć tutaj, że nigdy w 100% nie mamy pewności co do tego, dlatego ktoś decyduje się przemieścić z jednego kraju czy do drugiego. To mogą być powody zupełnie osobiste. Ktoś może chcieć dołączyć do członków rodziny w innym kraju, więc jeśli zostaną zablokowani w innym kraju, nie mogą dołączyć do rodziny, może mają jakieś inne więzi już z innym krajem, a ich podróż zostanie przerwana, będzie im zależało na tym, żeby do tego kraju dotrzeć, a więc zrozumienie tych wyzwań, przede wszystkim no, w Unii Europejskiej, te wyzwania generują bardzo dużo problemów. Wydaje mi się, że musimy wrócić do ram prawnych w tym wszystkim. Musimy się postarać zrozumieć te decyzje, powody, dla których ludzie chcą się przemieszczać z kraju do kraju, ale też chodzi o to, żeby każdy kraj zbudował mocny, dobry system azylowy. A więc jeśli przyjeżdża ktoś, kto potrzebuje tej opieki międzynarodowej, żeby było to możliwe, żeby takie postępowanie azylowe w sposób skuteczny i sprawny mogło zostać przeprowadzone, żeby ich wnioski były w też racjonalnym czasie rozpatrywane. Oczywiście ten czas będzie różny z kraju do kraju, bo oczywiście też i presja, ilość po prostu tych kandydatów azylowych będzie inna w Polsce, a inna niż w tym momencie w Grecji czy we Włoszech. A więc chodzi o ten taki racjonalny czas. To jest, może być różnie. I tutaj jest wiele różnych mechanizmów wsparcia w tym zakresie. Natomiast musimy mieć taki system, który tę ochronę faktycznie zapewni. Jeśli dopełnimy należytej staranności i będzie odmowa, no to też to musi być jakoś ustalone, jakoś. Więc osoba, która ubiega się o azyl, musi mieć szansę na to, żeby zostać wysłuchana, żeby uzyskać ochronę. Podobnie jeszcze jeden temat, do którego do tej pory nie nawiązywaliśmy. Jeśli zostanie wydana decyzja o pozostaniu w kraju A, kraj A inwestuje w integrację, czyli szkoła, na lekcje języka i tak dalej, a więc muszą być korzyści związane z tym, że no, dany kraj, kraj A powiedzmy, chce generować tą więź. Jeśli człowiek czuje się przyjęty dobrze, jeśli w danym kraju jest takie przekonanie, że migranci są dobrze widziani, że nie są zagrożeniem, tylko że są przyjmowani jako po prostu ludzie, którzy też coś mogą wnieść, którzy mogą pracować na rzecz kraju, mogą wnieść coś także, jakieś dobro społeczne. To są takie warunki, które muszą zostać stworzone niezależnie przez każde państwo członkowskie. Wtedy niektórzy migranci nie będą myśleli sobie, że muszą pojechać do państwa Z, bo tam trawa jest zieleńsza, bo tak w rzeczywistości ta trawa nigdy nie jest zieleńsza gdzie indziej. Zawsze po prostu postrzegamy tę sytuację przez pryzmat no, tego, co wiemy, a więc te trudności gdzie indziej po prostu mogą być nieco inne. Ale wydaje mi się, że oczywiście na poziomie unijnym wyzwaniem będzie to, że są takie przekonania, że w niektórych krajach życie jest idealne, a w innych mniej. No oczywiście tutaj to jest obowiązek każdego kraju członkowskiego. Musimy no, tworzyć te systemy azylowe w każdym kraju, ale też rozwijać swój własny potencjał. Wysoki komisarz bardzo często powtarza, że jeśli tej ochrony międzynarodowej nie ma odpowiednio dużo, jeśli nie ma
powodów, żeby wybierać się do kraju drugiego, sąsiedniego, to trzeba zostać we własnym, a więc chodzi o to, żeby istniał system, któremu ludzie będą ufać, który będzie faktycznie zapewniał opiekę. To jest bardzo ważne. To oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów, ale wydaje mi się, że jeśli wszystkie kraje będą pracować wspólnie, żeby taką przestrzeń stworzyć, to to się musi udać. Dlatego UNHCR także tutaj działa. Robimy tak w wielu krajach, wspieramy wiele różnych krajów i z dumą mogę powiedzieć, że już w przyszłym roku będziemy świętować 30 lat obecności w Polsce, czyli od momentu, kiedy Polska podpisała konwencję z 1951 roku, więc no, widzimy, jak ten system był budowany, azylowy, jak on funkcjonuje i wydaje mi się, że to pokazuje, że te wszystkie rzeczy można zrealizować, ale oczywiście to wymaga stałych inwestycji, to dlatego, że te liczby, te współczynniki w tym momencie są niskie, to nie znaczy, że wydajność systemu ma też być niska. Jest wspaniałą sprawą w życiu. To jest raczej wymuszenie okolicznościami albo specyficznymi innymi powodami. Ja chciałam księdza profesora o to zapytać, bo katedra, którą ksiądz kieruje, bada przyczyny migracji, a o tym w zasadzie nie ma nic w tym pakcie. Jakby ksiądz profesor nam trochę więcej powiedział o tym, skąd w ogóle to zjawisko migracji się bierze. Prosimy odmutować się. Tak, przepraszam. To znaczy, no tutaj z jednej strony ludzkość, czy ludzie od samego początku migrowali, dzięki temu no, przybywało ich na świecie, bo po prostu znajdowali sobie lepsze warunki życia. Z drugiej strony, to jest też prawda na pewno, człowiek jest istotą osiadłą, czyli migracja nie jest czymś takim no normalnym. Człowiek po prostu najlepiej się czuje w swoim środowisku i tak też z moich doświadczeń, no człowiek, który zmienił kraj zamieszkania, to do końca życia jest tam imigrantem i tak jest traktowany, natomiast dopiero jego dzieci mogą być już traktowane jako część tego społeczeństwa, jeżeli oczywiście kolorem skóry czy innymi jakimiś cechami się nie różnią za bardzo od tego lokalnego społeczeństwa. Jeśli można dodać, to chyba Polakom to jest dość znane, bo Polska była przez lata, żeby nie powiedzieć wieki, krajem właśnie imigrantów. Myśmy musieli imigrować z różnych przyczyn politycznych, ale nie bynajmniej dlatego, że marzyliśmy o opuszczeniu kraju. Tak, dokładnie. To znaczy, ja znam taką historię z Manchesteru, gdzie tam Polak w magistracie pracuje, który jako dziecko przybył z rodzicami no, przez Syberię do Anglii i ci koledzy Anglicy mu tam dokuczają nieraz, że, no, że on nie jest pełnym jeszcze tutaj tym obywatelem i tak dalej. On im wtedy odpowiada tak, jaką wy mieliście zasługę, żeście się tu urodzili? Żadną. Ja natomiast przybyłem z rodzicami i zdecydowaliśmy się na pobyt, czyli po prostu podkreślał ten wolny wybór. Oczywiście Polacy różnie, no, powiedzmy w niektórych środowiskach zachowują tą swoją tożsamość, już tak trochę nawet z przesadą, ja myślę tutaj o tej emigracji starej, wojennej czy powojennej, gdzie no też jako ksiądz spotykałem się z taką sytuacją, na przykład to już było trochę lat wstecz, gdzie no, poproszony byłem do jakiegoś domu opieki, no i tam był Polak, który po prostu mieszkał całe życie, to były lata 80., o którym mówię, czy po wojnie, w środowisku polskim i nie nauczył się po prostu języka polskiego. No i później na starość rzeczywiście miał problem, żeby no jakoś tam mieszkać i żyć z tymi ludźmi w tym domu opieki. Natomiast no inni oczywiście porobili kariery i tak dalej i się tam włączyli dość mocno. Oczywiście Polacy mają ogromne doświadczenia migracyjne. A jakie mogą być główne przyczyny migracji w najbliższych latach? Bo tutaj postawiona została teza, że migracje z nami zostaną na lata, jeśli nie na zawsze w ogóle i nie wyeliminujemy tego jako zjawiska. Natomiast w związku z tym może warto zwrócić uwagę na najczęstsze dzisiaj, w XXI wieku, w roku 2021, przyczyny tej migracji do Europy. To znaczy, jeśli byśmy wzięli te dwa kontynenty, Afrykę i Europę,
To po prostu tak, jeśli chodzi o te przyczyny, znaczy o te powody ewentualnie demograficzne, no to jest to starzenie się społeczeństwa europejskiego i to zapotrzebowanie po prostu na ludzi z zewnątrz i tego się po prostu nie uniknie. No, to są fakty, to są prognozy i tak dalej. Z drugiej strony no niesamowity przyrost naturalny w Afryce. To znaczy, jeśli Państwo się orientują, na pewno w demografii jest taki termin, takie pojęcie przejście demograficzne, czyli ono się zaczyna w momencie, kiedy jest wysoka dzietność i wysoka umieralność, ale zaczyna później spadać ta umieralność i kończy się to tym, że rodność też zaczyna później po jakimś czasie spadać, jest poniżej umieralności, czyli jest depopulacja, ale w środku mamy po prostu największy przyrost naturalny i Europa miała ten okres XIX wiek, początek XX i po prostu wtedy szła ta fala migracyjna w świat. No, całe szczęście, że była Ameryka, były dwie Ameryki, była też częściowo Australia. I to samo jest po prostu, to w tej chwili przeżywa Afryka. Ja tak słyszałem takie stwierdzenie od jednego demografa na jednej konferencji, tak prywatnie. No gdybyśmy po prostu nie dali tych szczepionek do Afryki w latach 50., to nie mielibyśmy takich problemów. To znaczy, mam nadzieję, że on, nie, znaczy on po prostu tylko stwierdzał fakty, a nie miał nic. No, znaczy nie mówił tego, co można sobie wywnioskować z takiej wypowiedzi. No, w każdym razie, czyli ta teoria przejścia demograficznego, ten środek, który się znajduje w tej chwili, czyli największy przyrost naturalny Afryka, to będzie powodować po prostu tworzenie, znaczy zgrupowanie się wielu milionów młodych ludzi, którzy dzięki nowoczesnym środkom przekazu doskonale wiedzą, jak młodzi ludzie żyją gdzie indziej i będą po prostu za wszelką cenę docierać do Europy. I teraz tak, no z jednej strony, no ponieważ Europa potrzebuje, gdyby te migracje były w jakiś sposób kontrolowane, czyli to, co tutaj słyszeliśmy o tym pakcie, to na przykład kiedyś w polityce migracyjnej Unii było regułą, że się próbowało po prostu nawiązać kontakt z tymi krajami wysyłającymi, żeby już tam ten problem migracji w jakiś sposób rozwiązywać. No i gdyby ta migracja była taka dosyć uregulowana, no to by przynosiła korzyść i Europie, bo Europa potrzebuje po prostu migrantów i po prostu Afryce, mówimy o tym kontynencie. Dobrze, to przejdźmy na chwilę teraz do podsumowań powoli, bo odeszliśmy trochę od paktu, a ja chciałabym do niego wrócić. I poprosiłabym też teraz Państwa o taką własną ocenę, zaczęłabym od Pani dr Pacek, jakby Pani jeszcze raz podsumowała, jakie są Pani zdaniem mocne strony tego dokumentu, tej propozycji, jakie są w nim braki, które Pani dostrzega jako ekspert. Więc tak, ja słuchałam Pani komisarz, która bardzo ładnie zaprezentowała pakt i tak powiało optymizmem, więc tak sobie pomyślałam, czy w ogóle jakieś słowa krytyki się powinno wypowiadać, ale myślę, że im więcej słów krytyki będzie na początku, tym produkt końcowy może być lepszy, więc popatrzmy na ten pakt z obu stron. Znaczy stroną pozytywną, a czy strona pozytywna to dla mnie przede wszystkim to, że w ogóle że wróciliśmy do tematu, że państwa dostrzegają problem i chcą usiąść do dyskusji. I to uważam za rzecz strasznie ważną w kontekście tej utraty zaufania do decyzji unijnych, więc odzyskania tego zaufania i znowu obdarzenia tym zaufaniem struktur, które coś próbują rozwiązać i wziąć odpowiedzialność za przyszłość Europy w tym zakresie, uważam za bardzo ważne. Ważnym elementem wydaje mi się podkreślanie w pakcie znaczenie integracji legalnych migrantów. Bo zaraz za paktem, który był we wrześniu, w listopadzie już poszedł plan działań na rzecz integracji i włączenia na lata 2021-2024. Czyli mówi Pani, że zarówno uwaga jest na to, żeby było mniej nieregularnej migracji, ale również są propozycje dotyczące integracji już tych, którzy są u nas. Tak jest i to jest ważne bardzo. Ja jeszcze do tej integracji może potem na chwileczkę wrócę, ale teraz chciałam właśnie powiedzieć, że to uważam za dobrą, bardzo dobrą
dobrą stronę paktu, zwłaszcza, że też Komisja deklaruje tutaj wsparcie tych wszystkich projektów integracyjnych i to z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ale ponieważ to jest ważny pakt, ważny dokument, więc popatrzmy też na te jego słabości. Na pewno jest to jednak dosyć ogólny na tym etapie dokument. Oczywiście rozmaite fragmenty będą na pewno uszczegóławiane, ale jak się godzimy na pakt, to potem możemy mieć problem z tym, że będą, że szczegóły nam nie będą odpowiadały. A jak się w Polsce mówi, diabeł tkwi w szczegółach, więc ten poziom ogólności jest tutaj troszeczkę niebezpieczny. O przyczynach migracji, o których pakt nie mówi, profesor Balicki już powiedział, więc nie będę na nich się koncentrować. Troszeczkę wydaje mi się niebezpieczna ta duża koncentracja na państwach pochodzenia i to budowanie tej współpracy. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale jak zbyt duży nacisk na to kładziemy, to na przykład możemy stanąć w sytuacji uzależnienia się od tych państw pochodzenia, które na przykład mogą być niedemokratycznymi reżimami i troszeczkę wpaść w taką pułapkę libijską z czasów Kaddafiego albo troszeczkę turecką przy Erdoanie. Czyli jeśli ktoś będzie chciał wymusić na nas jakiś ruch, to będzie nas szantażował migracjami, tak? Tak, będzie tym powstrzyma albo puści ten strumień migracyjny, więc w tym nacisku na tą współpracę bym na to uważała. Tutaj też pan dyrektor mówił o tym, że ta solidarność może się przekładać na taką właśnie wszelaką pomoc, pomoc rozwojową, też i humanitarną. No ja bym tutaj też patrzyła, jaką część zapotrzebowania w tych krajach nasza pomoc rozwojowa i humanitarna pokrywa, albo na przykład to, że chcemy inwestycje tam duże robić, to zastanówmy się, czy tak dużo jest osób, które prywatnie na przykład zainwestują w dosyć niestabilnym politycznie i prawnie regionie. Troszeczkę niepokoju mnie wzbudza też ta krótka procedura graniczna, o której też pani komisarz mówiła, bo jak szybko, to może być troszeczkę po łebkach, a tutaj każde skrócenie tej procedury może wyeliminować albo ograniczyć tą dogłębną analizę przypadku, a zatem później będziemy mieli lawinę protestów, skarg, odwoływania się, że łamiemy prawa człowieka, że migranci, że uchodźcy są pozbawieni prawa do tej ochrony międzynarodowej, więc tutaj skrócenie też może być niebezpieczne. Pani z UNHCR-u, pani Guajer już mówiła, to było do niej pytanie dotyczące właśnie tego, że tak naprawdę nie dajemy tym uchodźcom prawa wyboru. Nie słuchamy ich preferencji. Oni zdecydowanie mówią, że chcieliby pojechać do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, no może trochę do Włoch, może troszeczkę do państw skandynawskich. Dlaczego? No bo na przykład mają tam rodziny, tam są już diaspory, które im pomagają, tam są może lepsze świadczenia społeczne, czy na przykład przychylna polityka migracyjna. Wtedy, kiedy im nie dajemy takiej możliwości wyboru, tylko chcemy to jakoś uporządkować, to też może być trochę niebezpieczne, bo zaczynamy ten ruch wędrówkowy szukania swojego miejsca. No i oczywiście ta solidarność, o której mówimy i tam jakby cały pakt jest oparty na tej odpowiedzialności i solidarności. Oczywiście państwa członkowskie mają problem z tą solidarnością. Na przestrzeni lat 2008-2017 30% państw przyjęło 90% wniosków tych azylowych, więc widać, że tutaj mamy różne interesy i różną chęć zaangażowania się w taką solidarność. Pani doktor, to może postawmy tu chwilę kropkę, bo chciałabym dać szansę panu dyrektorowi Boguszewskiemu, żeby się odniósł do wątków, które też dotyczą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo między innymi pakt jakby zakłada zwiększenie, i to bardzo poważne zwiększenie roli Frontexu. Tak się składa, że Frontex jest w Warszawie, ale jest unijną agencją ochrony granic. I pytanie, jak Polska podchodzi do tej propozycji? Mamy też pytanie od naszej słuchaczki, pani Anna Hamera o to pyta. I jakie będzie też nasze stanowisko w dalszych negocjacjach tego paktu?
Dziękuję bardzo. Odnosząc się do tutaj do pierwszej części podsumowania, nie chciałbym tutaj powtarzać kwestii jakże trafnie ujętych przez moich szanownych przedmówców. Natomiast dlaczego pakt jest taki, jaki jest i może wydawać się w pewnym sensie takim zestawem dokumentów o wysokim stopniu ogólności. W naszym rozumieniu leży to u podstaw takiego podejścia Komisji, leży to, że pamiętajmy, że polityka migracyjna azylowa jest permanentnie reformowana w Unii Europejskiej od 2001 roku i tutaj Komisja też ma pełną świadomość tego, jak ciężko idą negocjacje w Radzie, a gdy już się pokona trudności w Radzie, jak ciężko negocjować Komisji Europejskiej z Parlamentem, takie już bardzo konkretne operacyjne propozycje legislacyjne, jak na przykład instrumenty proceduralne, instrumenty recepcyjne, czy też podstawy prawne funkcjonowania i reformy, każdorazowe podstaw prawnych funkcjonowania agencji. Więc tutaj no, musimy oddać Komisji, że no, Komisja najprawdopodobniej stara się szukać tego takiego wspólnego mianownika akceptowalnego dla wszystkich, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o i państw stowarzyszonych oczywiście. No o tym też mówiła pani komisarz, że jest to próba pogodzenia trochę stanowisk tych, którzy mówią, że Europa powinna być twierdzą, zamykać się i tych, którzy uważają, że prawa te człowieka nas powodują, że powinniśmy jednak się otwierać. Odnosząc się natomiast do pytania dotyczącego Frontexu, tutaj stanowisko, myślę, że nie tylko polskie, ale znakomitej części członków Unii Europejskiej jest takie, że no tutaj tak, Frontex jest agencją ochrony granic i mandat powinien być w 100% wykorzystany. No niedawno musieliśmy jako państwa członkowskie tutaj przyjąć krytykę ze strony Parlamentu związaną z odmową zgody Parlamentu na pełnienie przez Frontex takich funkcji typowo powrotowych. Natomiast pamiętajmy również, że Frontex działa, że Frontex się rozwija, że aktualnie jest no, prawdopodobnie najważniejszą agencją w dziedzinie JH, to też jest przejaw Solidarności Europejskiej. Polska jest jednym z 4-5 państw, które najbardziej partycypuje w utrzymaniu i zasilaniu Frontexu, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie takie zagadnienia kadrowo-eksperckie, więc to też jest przejaw solidarności, więc tutaj no, Polska i państwa regionu, jak również inne państwa Unii Europejskiej całkowicie popierają rozwój Frontexu, oczywiście z poszanowaniem kompetencji krajowych, czyli jest zawsze w tego typu rozmowach jest zawsze rysowana, nakreślana bardzo jasna granica, gdzie mamy tą część kompetencyjną działalności Frontexu, gdzie to się kończy i odkąd zaczyna się wyłącza kompetencja państwa członkowskiego. Dziękuję bardzo. A jaka jest pozycja Polski, jeśli chodzi o propozycję kiedyś stworzenia Europejskiej Straży Granicznej, wspólnej trochę na wzór Europejskiej Służby Celnej? No Frontex w ramach ostatniej reformy został przekształcony w Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Pamiętajmy, że za czasów prezydencji francuskiej i Rady Nieformalnej we Francji w 2008-2009 roku, gdzie po raz pierwszy prezydencja francuska w uzgodnieniu z Komisją Europejską sformułowała taki koncept Europejskiej Straży Granicznej i Wybrzeża, tak to się wtedy nazywało. Nie spotkało to się z szerokim poparciem, no ale od 2008-2009 roku koncept ewoluował. Wszyscy jesteśmy już mądrzejsi o nowe doświadczenia. Bardzo wiele wydarzyło się na naszych granicach, jeżeli chodzi o presję migracyjną. No i mamy już ten etap wdrażania Europejskiej Straży Granicznej i Wybrzeża, czyli coś, co się przekształca się z tego tak zwanego
z czegoś, co się dotychczas nazywało agencją frontu. Czyli zgoda tak naprawdę na zwiększenie kompetencji w zakresie ochrony granic na instytucje unijne, jeśli dobrze pana zrozumiałam. Pani Christine Goyer, chciałabym, I would like you to put the question about your opinion on... Chciałabym zadać pani pytanie dotyczące pani opinii dotyczącej tego paktu i w jaki sposób agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych widzi również taką wzrastającą rolę Frontexu, ponieważ są także krytycy takiego procesu, którzy twierdzą, że może być to dobra wymówka dla państw członkowskich w przypadku, gdy coś by się wydarzyło, co nie jest dobre. I zawsze można wtedy by było zrzucić winę na Frontex, a nie na poszczególne państwa. Jak pani widzi tę sytuację? Jaka byłaby pani rekomendacja dla Komisji Europejskiej w tym kontekście? UNHCR jest współprzewodniczącym forum konsultacyjnego Frontexu dotyczącego praw człowieka. To jest ciało niezależne, które zapewnia doradztwo Frontexowi, czyli Agencji Unii Europejskiej do spraw granic w kwestiach praw podstawowych i uchodźców. Zatem w ramach tego forum podkreślamy różnego rodzaju niedobory czy pewne luki, które zostały odnotowane, zwłaszcza w kontekście raportów poważnych incydentów we Frontexie. To, co jest dla nas ważne, to również kwestia gwarancji praw podstawowych osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej. Powiedziałabym zatem, że jest to dyskusja unijna, natomiast dla nas jest to bardzo ważne, czy byłoby to prerogatywą państw członkowskich czy Frontexu, by gwarantować bezpieczeństwo granic, by zabezpieczać te granice, ale wszystko to należy robić zawsze z pełnym szacunkiem dla prawa międzynarodowego, zwłaszcza prawa do ubiegania się o azyl. Dlatego właśnie ten pakt jest czymś, co my jako UNHCR przyjmujemy go z radością, ponieważ znowu daje możliwość tego, żeby prowadzone były te dyskusje wokół kwestii dotyczących azylu, po to, żeby zachować przestrzeń azylową, po to, żeby to stało się nie trudniejsze, ale żeby utrzymać ją, a także może nawet by ją rozszerzyć. Pan profesor Balicki powiedział, że mamy do czynienia z długą tradycją w Europie oferowania azylu. Jednego dnia jesteśmy uchodźcą, następnego dnia jesteśmy tym, który przyjmuje innych do siebie. To jest również historia wielu konkretnych osób. Chodzi o to, żeby utrzymać, żeby wzmocnić, potwierdzić wartości europejskie gwarantowania bezpiecznego dostępu do terytorium dla osób ubiegających się o azyl. Pakt jest ważny, ponieważ tworzy pewną dynamikę, w której te dyskusje, nawet jeżeli są to dyskusje trudne, się odbywają. Ważne jest to, że mają one miejsce w taki sposób, żeby ostatecznie można było osiągnąć pewną przewidywalność w sposobie tego, w jaki sposób funkcjonuje również solidarność pomiędzy państwami członkowskimi. Przewidywalna solidarność jest bardzo ważna, a nie jakieś negocjacje, które są albo ich nie ma, albo na przykład na temat łodzi, które są w tak trudnej sytuacji na Morzu Śródziemnym. Ważne jest, żeby był to przewidywalny system. Wtedy łatwiej jest się zorganizować, jeżeli coś jest przewidywalne, wówczas dla państw członkowskich również łatwiej jest zapewnić organizację oraz przygotowanie określonych zasobów. I ostatecznie pani komisarz również powiedziała bardzo dobrze, to nie jest rozwiązanie idealne, nie będzie rozwiązania idealnego, nie będzie rozwiązania, które będzie pasowało wszystkim, ale przynajmniej jest to kompromis. Kompromis, w którym poszczególne państwa członkowskie starają się znaleźć wspólny grunt i mogą również wtedy skoncentrować się na tych kwestiach, co do których się nie zgadzają. Teraz jest już jasne, prawie rok od momentu przedstawienia tego paktu, jakie są czerwone linie, co państwa członkowskie są w stanie zaakceptować, a czego nie są w stanie zaakceptować, ale z całą pewnością można znaleźć to, co jednoczy te państwa razem. I można dalej pracować, wytworzyć przewidywalny system. Profesorze, ocena tej propozycji, konkretnej propozycji położonej na stole przez komisarz Johansson, te silne strony, słabe strony, jakieś rekomendacje może? To znaczy, tak jak ja to już wspomniałem wcześniej, ja bym zaczął od takiej oceny tych zachowań państw członkowskich w tym kryzysie 2015-2016. To, co się zdarzyło, to był ten napływ ogromny. To było porównywalne z tymi migracjami po wojnie. Nie było w międzyczasie czegoś takiego jak właśnie rok 2015. I teraz, ja to bym po prostu
pierwszej części i przeanalizował, dlaczego no, były takie czy inne zdarzenia, takie czy inne postawy państw. I może wtedy łatwiej byłoby też i uświadamiać to, że no, musimy jako wspólnota budować solidarność i uderzyć się w piersi, jeżeli tego nie było. Też no, ja bym tak wprost zauważył, że takie wypowiedzi polityków, które u nas w Polsce niestety, które traktują Unię Europejską tak, jak porównują do Związku Radzieckiego, no są bardzo nie na miejscu. To naprawdę to są fatalne i po prostu, czyli no, trzeba by było to tak właśnie wykorzystać po prostu te doświadczenia. Ale to ksiądz wykracza już poza sam pakt, a ja bym prosiła tylko jakby zwrócenie uwagi na te zapisy, które są, już abstrahując od zachowania państw w roku 2015-16 i od marketingu politycznego uprawianego często niestety przez polityków w różnych państwach, bo można zacytować też Włochy, można zacytować inne kraje, nie tylko Polskę. Plusy i minusy tego rozwiązania. To znaczy, wydaje mi się, że tu, jeśli chodzi o te już takie szczegółowe rozwiązania, tutaj nie widzę jakichś minusów i no, jest to dokument taki bardzo wyważony i, no, i mam nadzieję, że, no, że on spełni swoje zadanie, no, może być tam jeszcze dopracowany i tak dalej, ale tak ogólnie to oceniam bardzo pozytywnie. Bardzo dziękuję. Pani doktor Pacek, Pani rekomendacje, gdyby Pani miała doradzać, jak dalej prowadzić te rozmowy? To chyba najtrudniejsze pytanie podczas tego naszego spotkania i trudna odpowiedź. Mianowicie no, zaczynamy pracę nad czymś, więc zobaczymy też, jak do końca ustosunkują się państwa i jak to się będzie rozwijało. Ja uważam, że dobrze byłoby czasem też wrócić do tego, co już kiedyś wypracowaliśmy. W 2016 roku był taki, komisja zaprezentowała taki pakiet propozycji w zakresie zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Tam było siedmiu aktów prawnych, one dotyczyły rozporządzenia dublińskiego, tego, które ma ustanawiać Agencję Unii Europejskiej do spraw azylu, rozporządzenie ustanawiające ramy przesiedleń kwalifikacyjne, proceduralne, Eurodac. I może jednak popatrzeć jeszcze, jak je wypełnić treścią, bo one już były, więc może to wykorzystać. To, o czym mówiłam, mówiąc o mocnych stronach paktu, to właśnie ten element integracyjny. Uważam, że położenie nacisku na tę integrację migrantów jest niezwykle ważne, z pełnym poszanowaniem jednak ich tożsamości. Nastawienie na integrację w takiej najlepszej formie, czyli działań dwustronnych, słuchania i słyszenia siebie nawzajem, nie asymilację, nie może multikulturalizm, życia równoległe, ale właśnie tę pełną integrację, bo to by nam pozwoliło właściwie włączyć tych ludzi w społeczeństwa przyjmujące i też wyeliminować tę krytykę i opór wobec ich inności, obcości, może czasem nawet destruktywności wynikającej na przykład z desperacji. Więc ta integracja, o której się tutaj dużo mówi w pakcie, i to gwarantowanie też wsparcia finansowego tej integracji jest bardzo ważne. Chciałabym tylko, żeby jeszcze spróbować wyakcentować w państwach członkowskich to, że one poza wsparciem w zakresie integracji ze strony struktur unijnych powinny jednak wypracować własne projekty integracyjne, bo wsparcie unijne jest jednak takim wsparciem projektowym. Dzisiaj dostajemy, wygrywamy ten projekt, a potem w integracji potrzebna jest taka ciągłość, więc to wypracowanie tych własnych polityk integracyjnych byłoby niesłychanie pożyteczne i wydaje mi się, że pakt też temu sprzyja. No i oczywiście powiedziałabym to, co zostało już tutaj przez wszystkie przypadki odmienione, czyli ta solidarność. Ja bym powiedziała, bo było pytanie, jak ją zbudować, jak jej nie ma. No oczywiście to jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że jak będziemy uczyć się solidarności w naszym codziennym, malutkim życiu, w naszej pracy, to ta solidarność może być potem przekładana na wyższe szczeble i wykorzystywana wtedy skutecznie, bo to jednak jest ważny
ważny. Bardzo dziękuję, pani doktor. I ostatnie pytanie do pana dyrektora, bo też właśnie o to chcieliśmy pana zapytać, trochę o polską politykę migracyjną i jej zręby oraz to, jak państwo będą dalej negocjować, jakie są, pan już powiedział o nie twardym dla przymusowych relokacji, poparciu dla wzmocnienia tego projektu Frontexu w obecnym kształcie. Czy są jeszcze jakieś elementy, które, na które państwo szczególnie zwracają uwagę jako resort odpowiedzialny za tę sprawę i jak może wyglądać polska polityka migracyjna w sytuacji, w której, podkreślmy, to jest pewien paradoks, Polska mówi nie dla relokacji i generalnie jest nieprzychylna przyjmowaniu uchodźców, woli płacić, woli readmisję, a jednocześnie jest krajem, który wydaje najwięcej pozwoleń na pracę w całej Unii Europejskiej, czyli niejako zaprasza imigrantów, przynajmniej zarobkowych, do siebie. Dziękuję bardzo. Tutaj Polska jest w okresie, kiedy eksperci opracowują strategię polskiej polityki migracyjnej, więc tutaj pozwolę sobie stwierdzić, że to nie jest aktualnie właściwy moment, żeby na ten temat jakoś dłużej się rozwodzić. Natomiast jestem przekonany, że priorytet będzie dany migracji legalnej, migracji zarobkowej. Odnośnie paradoksów tutaj, który była pani uprzejma zauważyć, to w naszej percepcji paradoksu nie ma, ale rozumiem, że to jakby będzie rozstrzygane i dyskutowane w następnej części naszej konferencji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No to już kończymy naszą konferencję. Na następnej części nie ma. Bardzo państwu wszystkim dziękuję za czas, naszym słuchaczom i widzom na Facebooku za wszystkie komentarze i pytania. Dziękuję pani komisarz Johansson za udział i dziękuję państwu w kolejności pani doktor Małgorzata Pacek, pani Christine Goyer z ONZ-owskiej Agencji do Spraw Uchodźców, ksiądz profesor Janusz Balicki z Uniwersytetu Księdza Kardynała Wyszyńskiego i pan dyrektor Mariusz Boguszewski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych byli naszymi gośćmi. Małgorzata Bonikowska, Team Europe i Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia.